Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie, na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. O wielkim szczęściu może mówić kierowca busa, który w poniedziałkowe popołudnie czołowo zderzył się z potężną wywrotką na Krajowej 8. Stwierdzenie, że o centymetry minął się ze śmiercią, z pewnością nie jest przesadzone. Poważnie uszkodzona ciężarówka i zmasakrowany bus, niemal wiszący na przydrożnym drzewie, uświadamiają siłę zdarzenia. Tuż przed godziną 15 na drodze krajowej numer 8. Na wysokości miejscowości Czerwonka doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów. Pierwszym pojazdem był bus marki Fiat i drugim zestaw ciężarowy z ciągnikiem marki DAF. Samochód bus z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i w wyniku czego doszło do czołowego zdarzenia tego busa z ciężarówką z tirem. Czołowe zderzenie pojazdów zostało przez policję zakwalifikowane jako kolizja. Jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe, należy tutaj rozróżnić dwie kategorie. Pierwsza to kolizja. Kolizja jest kwalifikowana wówczas, kiedy u pokrzywdzonych rozstrój zdrowia w wyniku tego zdarzenia następuje poniżej dni 7, a wypadek, jeżeli rozstrój zdrowia powyżej tych dni 7. I w tej sytuacji, przy tym zdarzeniu, które nastąpiło w poniedziałek, mamy tutaj w zasadzie, jeżeli chodzi o tego pokrzywdzonego, bo tutaj mówimy, że pokrzywdzonym jest kierujący ciężarówki tego tira, bo on nie spowodował wypadku, tak? Mamy sprawcę i pokrzywdzonego. U pokrzywdzonego nie wystąpiły obrażenia powyżej dni 7. W związku z powyższym była to kolizja. Jeżeli sprawca zdarzenia drogowego, tak, doznał rozstroju zdrowia skutkujący tym właśnie rozstrojem powyżej dni 7, ciągle jest to kolizja, ponieważ on sam sobie wyrządził krzywdę, a nikomu, żadnej osobie postronnej. Kierowcy ciężarówki nic się nie stało, ale należy podkreślić, że dzięki jego rozwadze ocalało życie sprawcy zdarzenia. Ten ostatni ranny trafił do szpitala. Policja wciąż nie ustaliła, z jakich powodów bus zjechał na przeciwległy pas ruchu. Nie ma wątpliwości, że obaj kierowcy byli trzeźwi. Nie można wykluczyć jednak, że kierowca zasnął bądź po prostu zasłabł za kierownicą. Ponieważ policja skierowała do sądu wniosek o ukaranie go jako sprawcy, tę okoliczność zapewne ustali sąd.